Wilczyńska, witam Państwa bardzo gorąco. Październik jest miesiącem poświęconym edukacji narodowej, w związku z tym my postanowiliśmy sprawdzić, jak wejherowskie placówki poradziły sobie z nową reformą edukacji, polegającą m.in. na tym, że zmniejszył się wiek przyjęcia do szkoły. Panie wiceprezydencie, chciałam zapytać o to, jak wejherowskie placówki zostały przygotowane w ramach reformy oświaty. Wejherowskie placówki oświatowe, wszystkie szkoły podstawowe zostały przygotowane do reformy oświaty. Głównie tutaj, jak wszyscy wiemy, chodzi o obniżenie wieku szkolnego. Zostaliśmy zobowiązani do przygotowania w każdej szkole podstawowej sale dla dzieci klas zerowych, do obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, a więc polegało to na tym między innymi, że musieliśmy wykonać czy przygotować sale, które byłyby przystosowane do tych właśnie dzieci w wieku 5 lat. Ta sala powinna się składać z dwóch jak gdyby części zabawowej i części, gdzie są ławeczki, krzesełka, gdzie dzieci mogą siedzieć, rysować. W każdej naszej szkole podstawowej co najmniej są po 3-4 tego typu sale przygotowane. Oprócz tego w ramach programu Radosna Szkoła zobowiązani byliśmy do tego roku w każdej szkole podstawowej również przygotować taki plac zabaw, na którym się znajdujemy, i we wszystkich szkołach podstawowych wszystkie posiadają właśnie takie place zabaw, place rekreacyjne dla tych najmłodszych dzieci. Patrząc pod tym kątem, to twierdzę, że nasze placówki oświatowe są przygotowane, dobrze przygotowane do realizacji reformy oświaty w naszym kraju. Panie wiceprezydencie, gdybyśmy mogli dokonać takiego podsumowania, jakie jeszcze inwestycje oświatowe udało się zrealizować w poprzednich latach? A więc taką najważniejszą naszą inwestycją to było, wystąpiliśmy w programie termomodernizacja placówek oświatowych, gdzie wszystkie nasze obiekty szkolne zostały objęte tym programem. A ten program polegał na tym, że została kompleksowa wymiana we wszystkich obiektach oświatowych, centralne ogrzewanie, więc polegało to na tym wymiana wszystkich grzejników całej sieci CO i węzła cieplnego. Poza tym zostały dokonane wymiana wszystkich stolarki drzwiowej, okiennych, termomodernizacja dachu, jak i całego obiektu szkolnego. Wszystkie szkoły otrzymały nową elewację, a więc pięknie jest w tej chwili w naszych, uważam, placówkach oświatowych, które nabrały tego blasku, zostały całkowicie odnowione. To nam się udało dokonać w ramach z miastem Redą, bo to był wspólny projekt dla miasta Wejherowa i dla miasta Redy. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie ze środków unijnych. Również udało nam się przygotować i realizować na bieżąco remonty bieżące w wszystkich placówkach oświatowych. Średnio każda szkoła otrzymywała co najmniej około 300 tysięcy złotych na przeprowadzanie remontów bieżących. Ponadto remonty i obiektów sportowych, tu chociażby w tej szkole, w szkole podstawowej numer 9, w której się obecnie znajdujemy, została wykonana bieżnia wraz z kocznią. Cały teren rekreacyjny został zagospodarowany. Przygotowana jest dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 9. W najbliższych dniach zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę tej sali i zakończenie tej inwestycji ma być co prawda w przyszłym roku, ale już się doczeka ta szkoła drugiej sali gimnastycznej. Przy zespole szkół numer 1 realizowana jest dalsza rozbudowa zespołu boisk szkolnych. Pozostało tam do wykonania i jest aktualnie realizowana boisko do gry w piłkę ręczną, jak i bieżnia lekkoatletyczna, i cały teren ma być zagospodarowany już kompleksowo. Wspomniałem wcześniej, że tam została w tym roku również wykonany plac zabaw dla dzieci ze szkoły podstawowej numer 6. Taką ważną inwestycją również była modernizacja w zespole szkół na przykład 3 kuchni. Wymagała już kapitalnego remontu, został on częściowo wykonany. Pozostałe prace planowane są na przyszły rok. Także rokrocznie wydajemy na inwestycje w oświacie, na przykład podam rok 2014, to jest prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych, także myślę, że to jest dosyć duża kwota, aczkolwiek chciałby się więcej i szybciej. No, są niestety inne zadania, które musimy
realizować i przygotować środki, zadania własne, które w oświacie są obowiązujące, chociażby prowadzenie czy dotowanie edukacji niepublicznej. Między rokiem 2010 a 2014 na oświatę zostało łącznie przekazane około 175 milionów złotych, a budżet średnio roczny miasta to jest w granicach 150 milionów złotych. Z tego 70 milionów nie, to są środki własne miasta. Także jest to pokaźna kwota, którą wspieramy oświatę. Naszą wejherowską naprawdę chcemy, aby ona była na wysokim poziomie. Dobrze dzieci mogły realizować swój obowiązek szkolny i rodzice byli zadowoleni. Praca układa się idealnie. I nie boję się tego powiedzieć, gdyż przy takich problemach, jakie ostatnio mieliśmy w oświacie w związku z wprowadzeniem reformy, wszystkie problemy rozwiązujemy razem, wspólnie i zawsze można liczyć tutaj na przychylność organu prowadzącego. Również współpraca moja z Radą Rodziców, jak i później Rady Rodziców z organem prowadzącym również jest na poziomie. Wszelkie problemy, które mi przedstawia Rada Rodziców, rozwiązujemy to również wspólnie. Nawet potrafimy spotkać się razem, przewodnicząca Rady Rodziców, ja jako dyrektor i prezydent, i razem uzgadniać, co zrobić, żeby poprawić warunki w szkole, czy żeby rozwiązać jakiś problem, który powstał akurat. Przed chwileczką odwiedziliśmy jedną z największych wejherowskich szkół, do której uczęszcza około 930 uczniów, szkołę podstawową numer 9. A teraz znajdujemy się przed gimnazjum numer 1, wejherowskim gimnazjum. Tutaj uczniowie uczęszczają do szkoły, która znajduje się w jednym z najstarszych budynków w Wejherowie. Ten budynek, który za mną Państwo widzicie, powstał w 1836 roku. Zobaczymy, jak dzisiaj przebiegają tutaj zajęcia. Jednym słowem mogę powiedzieć, że ta współpraca w mojej ocenie układa się bardzo dobrze, ale oceniając to jako współpracę z Radą Rodziców, samorządem uczniowskim czy z władzami samorządowymi, można tą współpracę oceniać na różnych płaszczyznach, tak jak zgodnie z kompetencjami tych organów ta współpraca powinna przebiegać. Ta współpraca polega na tym, żeby też dzieci uczyć demokracji w szkole, aby być otwartym na ich potrzeby, na ich pomysły, a jednocześnie mają też oni swoje pewne przywileje, a więc to, co się wiąże z opiniowaniem statutu szkoły, to, co się wiąże z opiniowaniem dodatkowych dni wolnych, które może mieć szkoła, to, co się wiąże ze skreśleniem ucznia z listy uczniów, wtedy kończy 18 lat. To są zadania, które wykonuje samorząd uczniowski. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Rodziców, no to Rada Rodziców decyduje o tym, jaki realizujemy program wychowawczy szkoły i program profilaktyki. Ten dokument przygotowuje Rada Pedagogiczna, zapoznani zostają z tym dokumentem rodzice i Rada Rodziców na pierwszym swoim spotkaniu uchwałą Rady Rodziców wprowadza ten dokument do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Rada Rodziców również opiniuje projekt planu finansowego w szkole, więc to, co się dzieje, w jakim kierunku będziemy się rozwijać, to również kompetencja Rady Rodziców. Rada Rodziców opiniuje projekty ocen za dorobku zawodowego, a więc też jak pracujemy, tutaj mają tą możliwość wypowiedzenia się. Ale mówiąc o rozwoju szkoły, jest to niemożliwe bez właśnie współpracy z samorządem lokalnym. I ta nasza współpraca oparta jest o wieloletnią strategię rozwoju oświaty. Wspólnie z panem prezydentem zaproponowaliśmy nasze działania, które widzimy, które są możliwe, aby ująć w tej strategii rozwoju oświaty. Każdy z dyrektorów zna swoją placówkę i zbiera te informacje od rodziców i uczniów, jakie są potrzeby.
za każdym razem spotykamy się też z dużą przychylnością naszego pana prezydenta, ale oczywiście no jest to potrzebne, jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jest to odpowiednio zaplanowane. I to myślę, że tutaj państwo oglądając poszczególne placówki widzicie, jak też one się rozwijają. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że w mojej szkole w ostatnich latach bardzo dużo zmieniło się wewnątrz budynku szkoły. To już nie jest ta sama szkoła, która była 15 lat temu, kiedy tworzyliśmy gimnazjum. Jest bardzo dobrze rozwinięta sieć komputerowa tutaj u nas w szkole. Jesteśmy bardzo bogato wyposażeni w sprzęt multimedialny, w tablice interaktywne. Mamy nowoczesną pracownię komputerową. Uważam, że szkoła jest szkołą bardzo bezpieczną. No i plany nasze dalsze, które myślę, że uda nam się zrealizować w oparciu też o to, co właśnie, o co bardzo proszą uczniowie i rodzice. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom oświaty pracującym w wejherowskich placówkach oświatowych. Dziękuję wszystkim dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, pracownikom obsługi administracji. Serdecznie dziękuję za wspaniałą promocję miasta Wejherowa, za laureatów, którzy wygrywali konkursy na olimpiadach, czy to na szczeblu miejskim, czy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim. Składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń zawodowych.